Cześć wszystkim! Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Mamy niedzielę i dzisiaj idziemy na ulicę Piotrkowską, ponieważ wszędzie było zapowiedziane, że będzie dużo atrakcji dla dzieci, więc idziemy. Życzymy wszystkim miłego dnia! Zostańcie z nami! Co Eliasku krzyczysz? Ja będę Ciebie wozić, tak? Słuchajcie, u Eliaska już wszystkie te kropeczki, plamki są takie jakby zagojone, jest tylko taka twarda skórka, więc Elias już nie zaraża i w sumie tych plamek więcej się nie pojawiało. Ja myślałam, że jeszcze w czwartym, piątym dniu będzie ich jeszcze więcej, ale się okazało, że zaczęły się zmniejszać. Tutaj co zabraliśmy ze sobą? Mamy wodę, chipsy, soczewicy, pestki słonecznika, truskaweczki, różne takie przekąski. Myślę, Ty też idziesz się bawić? Tak, specjalnie obrałam sportowy spodnie. Słuchajcie, ja powiedziałam dla mnie się nie ubieraj jeansy. On mówi, co, jeszcze w niedzielę będę ubierał jeansy. No. A gdzie musimy iść? Tu, przechodzimy i tam już będzie Piotrkowska. Bardzo blisko, prawda? Ale kolejka do restauracji. Ale ogólnie jaki jest fenomen tej restauracji, Manekin? To naleśniki tutaj. Ale kolejka ogromna po prostu. No, naleśniki. Słuchajcie, aby nie było, my to wszystko już skonsultowaliśmy z lekarzem. Elias ma przyschnięte te wykwity, czyli już są strupki i on już nie zaraża w sumie od 2 dni. I ogólnie dosyć szybko mu to wszystko, Eliasku w nosie, to wszystko przyschnęło. I słuchajcie, 4., 5. dnia mi się wydawało, że jeszcze będą te, wychodziły te kropki, ale nic. I te mniejsze kropki, one nawet już nie były te z takimi białymi kropeczkami wewnątrz. To jest miejski dzień dziecka. Jeszcze już papa! Dopiero wyszliśmy. Dopiero wyszliśmy. A, ale zabaw zrobiłem. Wow! Widziałaś, Isza? Tak. Tu jaki miś fajny. Gdzie? Tu na kurze. Prawie. Słuchajcie, uciekliśmy, ponieważ atrakcji było bardzo mało, a ludzi bardzo dużo. I to nie jest tak jak kilka lat temu, jak wcześniej, że na przykład w danym dniu po całej Łodzi były jakieś atrakcje i rodziny z dziećmi nie kumulują się po prostu wtedy w jednym miejscu i wtedy jeżdżą z jednej atrakcji do drugiej, tak? I po prostu to nie jest takie ogromne kumulacji naprawdę, że tutaj nie, chyba godzinami trzeba czekać w kolejkach. A wcześniej no to naprawdę było dużo fajniej. Teraz nie wiem dlaczego, ale wszystko się psuje, po prostu robi się jakby gorsze, tak? Wcześniej naprawdę te dni dziecka były dużo, dużo fajniejsze. Isza, pamiętasz? Czasami, pamiętam, od piątku aż do niedzieli chodziliśmy wszędzie, zwiedzaliśmy, a teraz w jednym miejscu i nic się nie dzieje za bardzo. Dla przykładu, wcześniej co roku Castorama robiła takie stanowiska, gdzie dzieciaczki mogli sobie przesadzić roślinki, na przykład Aisza, pamiętam, przesadzała truskawki, później te truskawki hodowaliśmy na balkonie. Słuchajcie, przyszliśmy do parku. I tu jest chyba dużo lepiej, prawda, niż na Piotrkowskiej? Nie. Ogólnie mieliśmy pomysł pojechać do lasu, ale zobaczymy, czy nam to wyjdzie, tak? Tu Aisza? To tu Mesio. Mesio, przed chwilą zjadłeś truskawki. Teraz, zdrowy dzieci, teraz słonecznik. Dla dzieci zostawisz. No? Tak? Maja poszła się pytać, po co ty nożyczysz? No, do czego? Pizzę. Będziesz kroiła pizzę? Pizzę do pizzy. Ale z jednej i drugie. Z jednej strony, Maja z drugiej. Tak. Co to ma być? Co to znaczy? Nie wiesz. Nie wiem, ty. Chcesz to? Tak. Kroisz? Jak się stara. Gdzie Maja idziesz? Maja z kolejnymi pytaniami. Pizza będzie za 10 minut. Mówi ci, ona nie ostatni raz tam poszła, wiesz? Zaraz za chwilę kolejne pojawią się u niej pytania. Słuchajcie, Maja jest bardzo komunikatywna, ona z łatwością znajduje po prostu wspólny język z ludźmi i ona zawsze ma jakieś pytanie i nie boi się podchodzić, tak? Moim się. Dobre. Zapytaj. Ja mam bakłażan. Jest, Maja zawsze makaron. Zakochana para. Ale on jest smutny, bo on chce rower. Jaki ty chcesz rower, Jasek? Jaki rower chcesz, Jasek?
ty. Ojojoj, smutny ty jesteś, tak? Bardzo chcesz rower, tak? Chcę teraz, natychmiast. Ojojoj. Co się stało? Gdzie? Jak ty tu weszłaś? Tata mi pomógł. Tata, a Zejś już nie pomógł? Nie? Dobra, zdejmij ją. Kto tam śpiewa tak pięknie? Makalena. Makalena, ty śpiewasz? Makalena? Trafiliśmy do lasu. Nie wiem jakim cudem, prosto z ulicy Piotrkowskiej trafiliśmy do lasu. Do lasu, do natury. A, pytam. Elia, co tam masz? Pokaż, co dobrego masz? Tu. Masz orzeszki pini? Eliasek uwielbia. Akurat kupuję w Lidlu, ostatnio się pojawiły, bo wcześniej nie było. Dobre? Tam jest po włoski pasta do orzeszki pini. Tak. Nam? Tak. A te dwie kobiety znów się kłócą. Myślałam, że jak już trafimy do lasu, a tu są tylko drzewa i krzaki, tak? No to myślałam, że dziewczyny jednak kłócić się nie będą. No. Ale tu się nic nie zmienia. Dziewczyny, już, proszę. Bierzcie przykład z Eliaska. Sobie idzie, spokojnie, je. Masiu, ratuj nas. Słuchajcie, tego nie nagrałam, ale tam coś w krzakach się ruszało. Chodźcie, szybko, szybko, przytacie. Tu może być wilk? To już! Wow! Masiu, też bezpieczna odległość. Mogłeś wybrać tamtą ścieżkę, ale jednak nie. Nie, tutaj. Stop! Dlaczego? Ja chcę na ludzkie. Chcesz na ludzki? Tak. No, bolą cię nóżki. Co tam namalowałeś, Eliasku? Serduszko? Tak, dla mnie? Fajnie, pójdę do lasu. Idziesz do lasu i będzie fajnie, tak? Tak. Wow, a wiesz, że nasze dziewczyny już są bardzo daleko, Eliasku, zobacz. Tata i dziewczyny. Ja pytam kotkiny. Słuchajcie, Eliasek nam tak szybko rośnie i ja to właśnie poczułam, że dzieci szybko rosną, chyba dopiero przy trzecim dziecku. Zejszą tego w sumie nie zauważałam za bardzo. Później jak się urodziło Maję, no to wtedy ten czas jeszcze bardziej przyspieszył. A teraz przy Eliasku widzę, jak on szybko rośnie i jak też bardzo szybko rosną dziewczyny. O, taka duża, ogromna. Elias ostatnio bardzo polubił słowo duży. I ogromny. Ogromny, on to lubi mówić. Ogromny z jeździalni. Ogromny ma kolor. A jeszcze z jeździalnia. Chodź, idziemy. Idziemy. A dziewczyny chcą trafić do parku linowego? Jakoś tak. Patrz, Iszka, ile malinek tu będzie. Dziewczyny siedzą obrażone, bo Mesio nam powiedział, że chyba da się w parku linowym zapłacić gotówką. Ale się nie. Nie, kartą, tak. Ale tylko gotówką, my nie mamy akurat. My się spieszymy. Gdzie się spieszycie? Zmieniacie temat rozmowy, tak? Od razu. Dziewczyny tak się spieszyły do parku linowego i nic z tego. Dobre. Kiedyś tam trzeba pójść na piknik. Tak? I wziąć kąpielowe. Nie, Majuś. Nie. Tu jest brudna woda. Ja tam wolę morze. Tu jest brudna woda, prawda? Ogólnie to jest kąpielisko takie sztuczne. Tu są ryby, żaby. Chcesz razem z nimi pływać? Tak? Wracamy już do auta. Aisza marudzi. Zimno. Że marudzi, że jest zmęczona, że zimno, że wszystko. Dzisiaj było fajnie. No widzisz. Mówiłam, że było fajnie, ale mówi, że mnie wybrali. Kto? Że my go wybraliśmy? Że ja nie wybrali, bo ja nie ubrałam ładnie. O, kto, nie rozumiem, kto wybrał, kogo, nie rozumiem. Nie wiem, kto wybrał, no. Ale mówi, jakieś że wybrali. Rozmowy filozoficzne Eliaska. A ja nie. Aha. Chodź, zaraz lis tam jest. A Iża, no chodź, Iża się uprosiła, że nikt jej nie chce pomóc. Mama, na jeden, dwa, trzy. Z plecaczkiem, raz, dwa, trzy. Hila, hop, hop, hop. Jak to wygląda, Iża? Kochani, kończymy już tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia, do kolejnych filmów. Pa, pa!